Dzisiaj cię przejedziemy linią 11 z pętli Koszarowa do pętli Plac Niepodległości. Zamykamy drzwi w biegu. Odjeżdżamy z pętli Koszarowa. Następny przystanek to jest Bohaterów Getta. Mijamy się z tramwajem. Zatrzymujemy się na przystanku Bohaterów Getta. Otwieramy drzwi. Zamykamy drzwi. Nasz numer tramwaju to jest 2288. No i tutaj teraz, żeby się nie wykoleić, to trzeba zmienić zwrotnicę. Źle pojechałem. O, teraz dobrze jest ustawiona zwrotnica. No, no i tutaj jest ograniczenie do 5. Hop. No muszę bardzo ostrożnie przejechać. O! Zatrzymujemy się na przystanku Plac Niepodległości. Otwieramy drzwi. Zamykamy drzwi. Wjeżdżamy w tą pętlę. Jedziemy teraz do pętli Koszarowa. Wyjeżdżamy z pętli Plac Niepodległości. No ta linia to jest dość krótka. Ma 3 przystanki, licząc z początkowym i końcowym. Otwieramy drzwi, zamykamy drzwi. I też mi się podoba w tym tramwaju ten niskopodłogowy człon. Dobrze pojechałem? Tak cię prezentuję wnętrze tego tramwaju. A tak się prezentuje kabina kierowcy. Zatrzymujemy się na przystanku Bohaterów Getta. Otwieramy drzwi, zamykamy drzwi w biegu. Następny przystanek to jest końcowy, czyli Koszarowa. Tutaj też jeździ monorail. Wjedziemy w tą zatoczkę po lewej. Po prawej znaczy się. Zatrzymujemy się na przystanku końcowym Koszarowa. Otwieramy drzwi. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki, pa!